Jedyna tajemnica, której dotrzymano w tej całej historii z grupą Wagnera, nie dotyczy ani Kremla, ani Ministerstwa Obrony, ani tego, co robiła w Syrii i na Ukrainie. Chodzi o to, co wydarzyło się z trójką Rosjan, moich kolegów, latem 2018 w Republice Środkowoafrykańskiej. Rosyjskie MSZ potwierdziło, że w Republice Środkowoafrykańskiej zabito trzech rosyjskich dziennikarzy. Republika Środkowoafrykańska. Było to 30 lipca 2018. Jechali do Bambari. Musieli przejechać przez dwa punkty kontrolne. Ekipa telewizyjna ruszyła drogą na północ. Na 23 kilometry za Sibutem nieznane osoby ich zatrzymały i zabiły. Samochód był podziurawiony kulami, a ciała leżały 3 metry dalej. Wszystko wygląda na zaplanowane zabójstwo. Zabili Kiryła Radczenkę, Orhana Dżemala i Aleksandra Rastorgujewa. Kierowca uciekł. Co pan pomyślał, dowiadując się o ich śmierci? Czy uda się przywieźć ciała i ich pochować? Zobaczyć ostatni raz. To pierwsza myśl. Grupa Wagnera, tajna armia, część druga. Przedmieścia Moskwy. Ostatni raz ujrzałem Kiryła w Kostnicy podczas identyfikacji. Leżał na stole przykryty prześcieradłem. Tylko twarz była odsłonięta. Wydawał się spokojny. Jego twarz była wykrzywiona, podrapana, ale wyglądał, jakby spał. Kirył jest moim młodszym bratem. Kirył kochał kino. Zbliżył się do niego, podejmując pracę jako operator kamery. Był ciekawy świata. Chciał wszystko zobaczyć na własne oczy, być świadkiem wydarzeń, ale najbardziej interesowali go ludzie. Kirył zawiadomił mnie i moją żonę Tatianę, że jedzie do Republiki Środkowoafrykańskiej. Staraliśmy się odwieźć go od tego zamiaru, ale odparł, że wkrótce wyruszają.
Miał nakręcić film o grupie Wagnera. Okolice Moskwy. Organizowałem podróż dziennikarzy zamordowanych w Republice Środkowoafrykańskiej. W 2018 pojawili się tam pierwsi rosyjscy najemnicy. Dowiedzieliśmy się o różnych interesach. Chodziło o kopalnie. Ukazało się kilka artykułów, bardzo niewiele. Tropy prowadziły do Jewgenija Prigożyna. Zastanawialiśmy się, jak ten człowiek mógł osiągnąć tak wysoką pozycję. Wszyscy się dziwili, lecz nikt tego tam nie zbadał. Uznaliśmy, że to nasza szansa. Informatorzy przekazali mi dane o kopalniach i jak to działało. Ich zdaniem biznes Wagnera nie był czysty. Kupiliśmy bilety na lot Moskwa-Bangi. Dla Kiryła Radczynki, słynnego dokumentalisty Aleksandra Rastorgujewa oraz znanego korespondenta wojennego Orhana Dżemala. Następnego dnia byli już w Afryce. Bangi, stolica Republiki Środkowoafrykańskiej. Zameldowali się w hotelu i poszli na bazar. Próbowali filmować, co zostało wrogo przyjęte przez tamtejszą ludność. Było gorąco i duszno. Chłopaki nie byli zachwyceni tym pierwszym dniem. W stolicy spędzili dwa dni. Wyruszyli z miejscowym kierowcą, który był też ich tłumaczem. Nazywał się Bienvenu Dovakama. Wiem, że 30 lipca wyjechali z miasta do kopalni złota. Miało ich nie być kilka dni i dali znać, że mogą nie mieć zasięgu internetowego. Od początku patrzyłem, czy Kirył się zaloguje. Chciałem się z nim skontaktować, dowiedzieć się, czy wszystko w porządku, jak się czuje. Martwiłem się. Kiedy Kirył zawiadomił mnie o wyjeździe do Republiki Środkowoafrykańskiej, włączyłem komputer i zacząłem szukać informacji o tym kraju. Sytuacja w Republice Środkowoafrykańskiej uległa pogorszeniu. To jedno z najbiedniejszych państw świata. Dawna francuska kolonia uzyskała niepodległość w 1960. W 2013 buntownicy muzułmańscy przeprowadzili kilka ataków. Zareagowała milicja chrześcijańska. Spirala przemocy wymknęła się spod kontroli. Tysiące ludzi zginęło, a milion uciekło. W Republice Środkowoafrykańskiej zaczął się nowy rozdział. Le Drian zakończył trzyletnią francuską operację wojskową w tym kraju. W Republice zostały tylko siły ONZ, podczas gdy różne milicje odmawiają złożenia broni. To bardzo niebezpieczny kraj. Wciąż walczą o władzę. Republika Środkowoafrykańska.
W 2018 prezydent Republiki Środkowoafrykańskiej Touadera stał w obliczu wojny domowej. Groziła mu utrata władzy. Wezwał Wagnerowców, by pomogli mu wygrać i zachować kontrolę nad państwem. Rosyjski rząd wyraził zgodę na wysłanie do Republiki Środkowoafrykańskiej tzw. instruktorów. Mieli szkolić wojsko w walce z buntownikami. Rosja zgodziła się na wysłanie 300 instruktorów. Naszym zdaniem było ich od 1,5 do 2 tysięcy. Problem w tym, że ci osobnicy uczestniczyli bezpośrednio w walkach, a to oznacza, że byli najemnikami. Walczyli i prowadzili operacje specjalne w celu wyeliminowania buntowników. Wzięli udział w likwidacji rebeliantów i demonstracji antyrządowych. Według moich informacji grupa Wagnera była zaangażowana w projekty komercyjne związane z przemysłem wydobywczym, z kopalniami. Republika Środkowoafrykańska ma bogate złoża surowców. Wśród nich są diamenty i złoto, a więc najcenniejsze z kopalni. Dysponujemy wiarygodnymi informacjami, że grupę wynagradzano koncesjami kopalnianymi. Wiele osób, wśród nich Prigozhin, uzyskało dostęp do kopalń. Grupy Wagnera w Afryce ujrzymy lewe firmy. Jest to Lobai Invest, Sewa Security i inne. Prowadzą działalność handlową, zawierają umowy na dostawę sprzętu górniczego lub wyposażenia dla swojej prywatnej armii. Często zmieniają właścicieli, dyrektorów, nazwy i adresy. To taka gra w szachy. Jak dowodzą śledztwa mojej kolegów, wszystkie one są powiązane z firmą Concord i Prigozhinem. Trzydziestego lipca wieczorem zacząłem przeglądać wiadomości na Facebooku i coś znalazłem. Przeczytałem, że na punkcie kontrolnym zabito 3 dziennikarzy. Zatelefonowałem do ojca. Tato, potrzebna twoja pomoc. Kirył nie żyje, zabili ich. Zapamiętałem takie zdanie. Moja żona miała złe przeczucia.
Powiedziałem: Taniu, stało się to, co najgorsze. Kirył nie żyje. Miał 33 lata. Kierowca Bienveni przeżył. Uciekł i dobiegł do jakiejś wioski. Pierwszy opowiedział o tym, co się wydarzyło. Twierdził, że samochód zatrzymała grupa osób w turbanach mówiących po arabsku. Że zastrzelili dziennikarzy i zabrali ich rzeczy. Moskwa, grudzień 2018. Dzień dobry. W tym roku w Republice Środkowoafrykańskiej zastrzelono moich kolegów i przyjaciół. Aleksandra Rastorgujewa, Orhana Dżemala i Kiryła Radczenkę. To wielka tragedia. Moje pierwsze pytanie. Co panu wiadomo o ich śmierci i ewentualnym w niej udziale prywatnej armii grupy Wagnera? Drugie. Jak pan skomentuje fakt, że biznesmen, którego nazywają pańskim kucharzem, Jewgenij Prigożyn, jest uważany za przywódcę wagnerowców? Zacznę od Wagnera i kucharza. Wszystkich moich kucharzy zatrudnia Federalna Służba Bezpieczeństwa. Są żołnierzami różnej rangi. To musi być jasne, bo nie będę do tego wracał. Jeśli ktoś chce przykleić etykietkę biznesmenowi, to jego sprawa. To polityka. Co do tragedii, o której wspomnieliście. To zdecydowanie tragedia. Ludzie zginęli, mają rodziny, bliskich. Jak mi wiadomo, wasi koledzy przyjechali do Afryki bez powiadomienia miejscowych władz. Nawet nie jako dziennikarze, ale jako turyści. Według dostępnych danych zamach przeprowadziły lokalne grupy. Trwa śledztwo, ale niestety nie ma jeszcze wiarygodnych informacji. Liczymy na to, że zostaną one uzyskane za pośrednictwem kanałów dyplomatycznych. Biuro Narodów Zjednoczonych w Genewie, Szwajcaria. Jednym z moich największych zmartwień jest stopień i powaga naruszeń praw człowieka, które obserwujemy w przypadku grupy Wagnera. Jestem niezależną członkinią grupy roboczej ONZ do spraw najemników, odpowiedzialnej za monitorowanie i podejmowanie działań w przypadkach naruszeń praw człowieka przez najemników oraz prywatne firmy wojskowe i ochroniarskie. W Republice Środkowoafrykańskiej dochodzi do naruszeń praw człowieka związanych z działaniami grupy Wagnera. Widzieliśmy tortury podczas przesłuchań z zastosowaniem takich technik jak podtapianie, porażenia prądem, pozbawianie snu, a także okaleczanie ciała. Systematyczne naruszenia praw człowieka i prawa humanitarnego. To jest raport, który przesłaliśmy rządowi Republiki Środkowoafrykańskiej 28 września 2021.
Przez ostatnie 3 miesiące otrzymywaliśmy szczegółowe doniesienia o trwających nadużyciach na terenie Republiki Środkowoafrykańskiej, dokonywanych przez personel wojskowy i rosyjskie siły bezpieczeństwa. Są również zarzuty o wykorzystywaniu przemocy seksualnej jako broni poprzez stosowanie gwałtu i innych form przemocy wobec kobiet i dziewcząt stosowanej przez rosyjski personel wojskowy. Są również doniesienia o przemocy seksualnej wobec chłopców i mężczyzn. W niektórych wioskach rosyjski personel wojskowy wdziera się do domów, zastraszając mieszkańców, kradnąc i rekwirując mienie. Są przypadki podpaleń i zabijania zwierząt gospodarskich. Posiadamy dowody odnośnie do jednego z tych przypadków z Bosangoa z lipca 2021, gdzie doszło do egzekucji kilkunastu osób przypisywanej Wagnerowcom. Niektóre z tych naruszeń praw człowieka noszą znamiona zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości. Rosja odpowiada: nic o tym nie wiemy, nie mają z nami nic wspólnego, nie odpowiadamy za nich. Te osoby nie tylko dopuszczają się nadużyć, ale też dodatkowo utrudniają dochodzenia i karanie. Od zabójstwa Kiryła i jego kolegów minęły ponad 3 lata. Śledztwo stoi w miejscu. Mam jeden cel. Znaleźć morderców i dowiedzieć się, dlaczego mój syn zginął. Starszy syn Roman i ja włączyliśmy się czynnie w dochodzenie. Podróż i pracę ekipy dziennikarskiej sfinansował Chodorkowski. Michał jest przeciwnikiem rosyjskiego reżimu. To poważny biznesmen, jeden z oligarchów. Został pociągnięty do odpowiedzialności karnej. Skazany za oszustwa prawne i podatkowe, za to, że odważył się mówić o korupcji w swoim kraju. Spędził kilka lat w więzieniu. Żyje na uchodźstwie w Londynie. Londyn. Po tej zbrodni poleciłem swoim służbom, by za wszelką cenę odkryły prawdę. Wiemy, że nie należy spodziewać się niczego dobrego po śledztwie rosyjskim lub środkowoafrykańskim. Z Londynu Michał Chodorkowski finansuje działania rosyjskiej opozycji. Mam na imię Anna, reprezentuję Wydział Śledczy Ośrodka Dossier, stworzonego i finansowanego przez Chodorkowskiego. Prowadzimy śledztwa dotyczące kręgów kremlowskich oraz ich przyjaciół w Rosji i poza nią. Dlaczego ukrywa pani twarz do wywiadu? Mam w Rosji wielu przyjaciół, rodzinę, nie chcę się ujawniać. Chodzi o bezpieczeństwo? Oczywiście. Kiedy usłyszeliśmy o zabójstwie, posłaliśmy na miejsce zawodowych śledczych. Obiecaliśmy nagrody pieniężne za informacje. Udało nam się sporo uzyskać, na przykład tysiące billingów komórkowych.
W tym kraju można wszystko kupić i sprzedać. Ośrodek dossier pozyskał informacje wiążące zabójców z ofiarami. Mieliśmy numer telefonu kierowcy, Bienvenue Dukavamy. Wiemy, że bez problemu opuścił miejsce zbrodni. Zdobyliśmy bilingi kierowcy i okazało się, że z tego numeru korzystano jedynie w okresie, gdy nasi dziennikarze przebywali w Republice Środkowoafrykańskiej. Ustaliliśmy, że był on w kontakcie z niejakim Emmanuelem Kotofio. Służył w żandarmerii państwowej. Szkolili go Rosjanie na pograniczu Sudanu z Republiką Środkowoafrykańską. Pierwszego i drugiego dnia pobytu dziennikarzy w Bangui zarejestrowano wiele połączeń numerów kierowcy i Kotofia. Z bilingów wynika, że Kotofio stale się kręcił w miejscach, gdzie przebywali dziennikarze. Kiedy otrzymaliśmy jego bilingi, okazało się, że był w stałym kontakcie z Aleksandrem Sotowem. To instruktor do spraw bezpieczeństwa zespołu Prigożyna. Wiemy, że Sotow słał meldunki do Walerego Zacharowa, dowódcy grupy instruktorów Prigożyna. Walery Zacharow jest znanym przewodnikiem po Republice Środkowoafrykańskiej, bliskim doradcą prezydenta Republiki Faustina Archange'a Touadera. Z kilku źródeł pozyskaliśmy informację, że zanim w dniu zabójstwa nasza grupa dojechała do punktu kontrolnego, minął go inny pojazd. Naoczni świadkowie rozpoznali w nim Kotofia. Oraz trzech białych. Uświadomiliśmy sobie, że wszystko było starannie przemyślaną inscenizacją. Pracownicy ośrodka dossier ustalili dwie kluczowe osoby, które zorganizowały operację od początku do końca. Jest to Zacharow, prawa ręka znanego szefa kuchni, oraz jego podwładny Sotow, bezpośredni organizator zamachu. Udało nam się stworzyć trójwymiarową rekonstrukcję tego zdarzenia. Widać, jak kule przeszywają ich ciała. Tego popołudnia mocno padało. Dlatego dziwi dokładność, z jaką sprawcy strzelali. To robota profesjonalistów. Że nie może być mowy o napadzie rabunkowym. W jedno z ciał trafiło 7 pocisków precyzyjnie wycelowanych. Orhan Jamal dostał wszystkie kule w plecy, co świadczy o tym, że próbował uciec. Rastor Gujewa trafili 2 razy w serce. Wszystko to pokazuje, że dziennikarze zostali z premedytacją zamordowani,
przez profesjonalistów. Niczego nie skradziono. Nawet drogiego sprzętu, ani gotówki. Pieniądze zniknęły dopiero na posterunku. Dziennikarze wpadli w pułapkę. Kirył miał uszkodzone życiowe organy, co spowodowało jego śmierć. Ale strzelili mu również w stopę, kolano i w plecy. Miał liczne rany na ciele i głowie. Poza tym na szyi znaleziono ślady duszenia. Przypuszczalnie torturowano go. Sytuacja mogła wyglądać takim образом, że Kiryla pytali. No my ją tak znamy, w общем to i poznaliśmy prawdę. Doszło do zabójstwa, bo komuś na tym zależało. Myślę, że to dlatego, iż pewien człowiek jest okrutny. Ja nie będę to mówić. Nie wymienię jego imienia, znamy je. Czy odpowiedzialność ponosi Ewgenij Prigożyn? Jestem o tym przekonany. Nawet jeśli bezpośrednio nie wydał rozkazu, a moim zdaniem to zrobił, to ponosi odpowiedzialność za czyny swoich ludzi. Zabito ich, by pokazać, jak traktuje się tych, którzy wsadzają nos w działania Rosjan. Oto, co was czeka. Kreml korzysta z grupy Wagnera i Prigożyna, by zaistnieć w krajach afrykańskich. Nie byli przygotowani na to, że ktoś to ujawni. Potrójne zabójstwo przyciągnęło uwagę wielu dziennikarzy i działaczy praw człowieka, którzy rzucili światło na powody obecności grupy Wagnera w Afryce. Chodzi o zdobycie wpływów geostrategicznych i geopolitycznych. Galaktyka Prigożyna kwitnie tam, gdzie sytuacja mocarstw takich jak Francja stała się trudna. Francja częściowo opuściła Afrykę. Rosjanie dostrzegli w tym szansę, by podbić jak najwięcej krajów. W ten sposób pojawili się w Republice Środkowoafrykańskiej. Kreml oferuje pomoc, dlatego Zacharow jest doradcą do spraw bezpieczeństwa prezydenta Tuadery. Toczy się wojna o wpływy. Oni się z tym nie kryją. Wystarczy obejrzeć film Turysta, sfinansowany przez Prigożyna. Ośmiesza i wprost krytykuje dawne mocarstwo kolonialne, Francję, Amerykanów. Pan prezydent Tuadera podjął decyzję, by zwrócić się do Rosji o pomoc. Żądamy, by cudzoziemcy opuścili nasz kraj. Film stawia Rosję na piedestale jako zbawcę tego kraju. Ewgenij Prigożyn postanowił zaangażować się w branżę filmową. Wiosną 2021 ukazał się film Turysta. To czysta propaganda. Film opowiada historię Wagnera, nie wymieniając go z nazwy. Ukazuje tych ludzi jako zbawców afrykańskich ludów.
В этом фильме те же самые люди описаны как просто спасители, как спасители африканского народа. Прочь, мать мою, расчини! Мы просто решили написать. Zdecydowałam się napisać o tym. Nie odpowiedzieć, Евгений Пригожин. Пригожин написал до мне długий лист. Где он рассказывал, что обращаясь специально к нам. Jesteś wrogiem narodu. Враг народа, и вы должны помнить, гражданка Япарова. Pamiętaj, obywatelko Japparowa, że w czasach Związku Radzieckiego takich ludzi jak ty rozstrzeliwano. To może jeszcze wrócić. Będę rad, gdy tak się stanie. Dodał, że jeśli napiszę choć jedno złe słowo o Wagnerze, to w sądzie rozedrze mnie na strzępy. Udało nam się zdobyć setki dokumentów oraz danych o planach Prigożyna i Kremla dotyczących Afryki. Ich zainteresowanie obejmuje kilkanaście krajów. Uszeregowali działania na skali. Szczebel pierwszy. Uzyskanie wpływów na lokalne władze oraz określenie zainteresowania Rosji danym terytorium. Szczebel drugi. Podjęcie działań. Nieokreślonych, ale warto spróbować. Firmy Prigożyna działają niczym zwiadowcy w regionach o trudnej sytuacji, tam gdzie można rozwijać rosyjskie wpływy. Tak jest w kraju ogarniętym chaosem w Libii, tak samo w Republice Środkowoafrykańskiej i w Mali. Bamako, Mali. Grupa paramilitarna zdobywa coraz więcej terenu w miarę wycofywania się armii francuskiej. Po raz pierwszy Paryż i jego sojusznicy oficjalnie mówią o obecności Wagnerowców w Mali. Wagner odgrywa określoną rolę w zdobywaniu nowych pozycji. Jest łącznikiem wobec władz różnych krajów. Otwiera nowe drogi. Zadanie grupy Wagnera w Mali jest takie samo jak w innych krajach afrykańskich. Wspierać dyktatora, umacniać jego władzę, zapewniając kontrolę nad krajem. Ukrepienie jego władzy i osiągnięcie kontroli przez tego dyktatora nad tymi terytoriami. Wagnerowcy towarzyszyli żołnierzom malijskim w operacjach, w których ginęli cywile. Pamiętajmy, że Chiny zwiększają wpływy w Afryce, udzielając kredytów na infrastrukturę. Putin i Kreml oferują Afryce wsparcie militarne. Grupą, która to zapewnia, jest Wagner. Łącznie z organizowaniem sfałszowanych wyborów w wielu republikach Afryki. Taki jest produkt sprzedawany przez Putina. Władimir Władimirowicz Putin. Zagadnienia gospodarcze są priorytetem w stosunkach Rosji z krajami Afryki. Istnieje ogromny rynek bezpieczeństwa, a Rosja jest wielkim producentem broni. Sprzedaż broni osiąga wartość 15 miliardów dolarów. Kraje Afryki są coraz bardziej atrakcyjne dla rosyjskich firm. Liczymy na wzrost wymiany handlowej. Sprzedaż broni to poważny temat. Sur les ventes d'armement.
24 lutego 2022 Rosja zaatakowała Ukrainę. Kreml chce wykorzystać nowe sojusze. Kreml, Moskwa. Kreml chce, by pod jego wpływami znalazło się jak najwięcej krajów, bo niektóre z nich są reprezentowane w ONZ, ale również w innych ważnych organizacjach międzynarodowych, gdzie liczą się głosy. Liczy na nie. Za inwazję na Ukrainę Rosję potępiają liczne kraje, lecz ma ona nowych przyjaciół z Afryki. W ONZ 24 kraje afrykańskie nie poparły uchwały krytykującej rosyjską agresję. Po raz pierwszy były najemnik opowiada o jednej z najtajniejszych milicji świata w książce Ja, Marat, były dowódca armii Wagnera. To dotyczy nas wszystkich. Uznałem, że muszę przemówić, by uświadomić opinię publiczną. Opuściłem Rosję, ponieważ 24 lutego mój kraj wszczął wojnę z Ukrainą. W wywiadach powiedziałem, co myślę, czyli prawdę. Ryzykuję zarzuty karne. Jestem świadom, że jeśli nie osiągną tego, czego chcą na drodze prawnej, mogą użyć innych metod. To mogą przemienić jakieś inne metody. W dzisiejszej Rosji nie wolno używać słowa wojna. Na Ukrainie Wagnerowcy prowadzą działania bojowe. Wypełniają bojowe zadania. Atakują, niszczą budynki, zdobywają cele. Rosja ich wykorzystuje na wszystkich frontach. Miałem krótkotrwałe kontakty z byłymi kolegami z grupy Wagnera, tymi, którzy obecnie uczestniczą w działaniach bojowych. Walczą. Kilku znajomych zginęło, pochowano ich. Dlaczego Wagner działa na terenie Ukrainy? Z powodu niewydolności sił zbrojnych do wykonania postawionego im zadania. Armia nie jest gotowa na wojnę. Jest słabo wyszkolona. Zaletą takiej formacji jak Wagner jest to, że jej trzon stanowią doświadczeni żołnierze. Wiedzą, czym jest wojna, są otrzaskani w bojach. Rosyjskiemu systemowi taka grupa jak Wagner jest niezbędna. Bez niej nie mogą się obejść nasi przywódcy, aby osiągnąć cele strategiczne, operacyjno-taktyczne. A to leży w interesie kraju. Tak oni to widzą. Gdyby przez wiele lat Zachód nie okazywał słabości, a problem o nazwie Putin został rozwiązany, oraz gdybyśmy zajęli się odpowiednio Wagnerem, to obecnie tysiące osób nie ginęłoby pod bombami.
Proszę Dmitrija Muratova o wygłoszenie mowy noblowskiej. Zapraszam. Dyktatorzy mogą używać siły bez obaw. W moim kraju i nie tylko w nim uważa się, że politycy unikający rozlewu krwi są słabi. Rosyjscy dziennikarze Orhan Dżemal, Aleksandr Rastorgujew i Kirył Radczenko zostali brutalnie zamordowani w Republice Środkowoafrykańskiej. Prowadzili śledztwo w sprawie działalności jednej z rosyjskich prywatnych firm wojskowych. Rosyjskie śledztwo nic nie dało i nie przeprowadzono międzynarodowego dochodzenia. Sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres obiecał wszcząć śledztwo. Zapewne zapomniał o tym. Przypominam mu. Zastanawiam się nad postawą międzynarodowej społeczności, która niczego nie uczyniła, by wyjaśnić tę zbrodnię. ONZ ma mandat w zakresie utrzymania pokoju w Republice Środkowoafrykańskiej oraz środki, by dowiedzieć się, jak doszło do brutalnego zabójstwa dziennikarzy. Pomimo żądań Senatu USA i rodzin ofiar, nic się nie dzieje. Odpowiedzialność spoczywa nie tylko na zabójcach, ale i na tych, którzy niczego nie robią, by wyjaśnić tę okropną zbrodnię. Szanowni Państwo, pragnę ponownie podziękować za uwagę i za zaangażowanie w nasze działania w grupie roboczej. With the working group, yes. Okay. Yeah, that's good. Love him. Okay. At the international level today. Na szczeblu międzynarodowym nie istnieją ramy prawne dla działań wobec prywatnych oddziałów wojskowych i firm ochroniarskich. Nie istnieją międzynarodowe uregulowania dla grup działających w różnych systemach prawnych. Trudno śledzić ich działania i naruszenia praw człowieka. Udzielam pani głosu. Dziękuję, pani wiceprzewodnicząca. Grupa robocza pragnie ponowić wezwanie do przyjęcia międzynarodowych ram prawnych dla działalności prywatnych oddziałów wojskowych. Uznajemy, że inicjatywy w zakresie samokontroli nie mogą zapobiec naruszaniu praw człowieka i prawa humanitarnego, ani zapewnić wiarygodnej sprawozdawczości i pomocy dla ofiar pogwałcenia praw człowieka. Dlatego niezwykle istotne jest przekształcenie tej odpowiedzialności w solidny, prawnie wiążący system skupiony na ofiarach. Czy zdarza się pani tracić nadzieję w tej sprawie? Nie? Nie. Co by się stało, gdybyśmy utracili nadzieję? Nie możemy jej utracić. Nie ma mowy. Po wybuchu wojny na Ukrainie
Rosyjscy dziennikarze Lilia Japarowa i Ilya Barabanow opuścili kraj, by kontynuować śledztwo oraz dla bezpieczeństwa. Niezależna Nowaja Gazeta Korotkowa i Muratowa przestała się ukazywać. Władze rosyjskie rozwiązały organizację Memoriał prowadzącą postępowanie przeciwko Wagnerowi. We wrześniu 2022 otrzymała ona pokojową Nagrodę Nobla. Jewgenij Prigorzyn oficjalnie przyznał się do założenia i działalności grupy Wagnera. Trwa ceremonia otwarcia nowego centrum należącego do grupy Wagnera. Oto nowa, luksusowa siedziba paramilitarnej grupy Wagnera. Ultranacjonalistyczny oligarcha pragnie zaistnieć na rosyjskiej scenie politycznej. Zdobywa coraz większą władzę. Prigorzyn pragnie stać się niezbędny dla Putina. Kreml nie przyznaje się do powiązań z grupą Wagnera. Oficjalnie w Rosji najemnicy są nielegalni. Twórcy filmu dziękują kobietom i mężczyznom w Rosji, którzy odważnie pomagali przy jego realizacji, lecz woleli pozostać anonimowi. Koniec części drugiej, ostatniej. Wersja polska, Kanal Plus. Tekst Krzysztof Brzeziński. Czytał Paweł Straszewski.